Witam serdecznie. Szczęść Boże. Podobno, wszystko ma swój czas. Zajrzyjmy do słowa. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czytanie z księgi Kocheleta. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrwania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia. Czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzielania i czas szywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. No tak, tylko nie zawsze mamy czas. Ciągle tracimy ten czas. Chociaż wszyscy mają tyle samo czasu 24 godziny. Jeśli nie znajdziesz czasu na modlitwę, na rozmowę z Panem Bogiem, na zastanowienie się nad, nad tym, co mam zrobić i na robienie tego, czynienie tego, co mam zrobić? To wszystko po prostu się pomiesza, popląta, i już w ogóle nie znajdziesz czasu. Chociaż myślisz, że masz czas, to tak naprawdę go nie masz. On ma ciebie. Wielu ludzi mówi: Przyjdzie czas na to, żeby się zmienić, żeby, żeby zostawić nałogi, walczyć z wadami, żeby się poprawić, żeby się nauczyć, na egzamin. Przyjdzie czas. Ale ten czas ucieka bardziej niż przychodzi. My ciągle go nie mamy, ciągle ucieka nas, jakby on nas przegania, wyprzedza, a my jakbyśmy byli tak z tyłu, nie? I ciągle z jęzorem na wierzchu biegnę, bo spóźniłem się na spotkanie, bo nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Zostawiłem to na później, a już nie ma później, później już, już, już nie ma, bo już jest za późno. Wiecie, to dzisiejsze słowo z Ewangelii o tym, że Jezus mówi, że będzie cierpiał, że musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Te wszystkie nasze cierpienia, te nasze noszenie krzyża, te nasze smutki nasze trudne sytuacje, one mogą być przeżywane z Panem Bogiem, bo Pan Bóg jest obecny w naszym życiu nieustannie. On nie znika z naszego życia. Chociaż często chcielibyśmy, żeby znikł, no, albo tak żyjemy, jakby Go nie było. On po prostu jest. Jest obecny i chce nam zawsze pomóc. Zdążyć po prostu na czas do nieba. Bo czas leci nieubłaganie. Czy jesteś gotowy, czy jesteś gotowa, żeby stanąć dzisiaj przed Nim, spojrzeć Mu w oczy i powiedzieć: Kocham Cię Panie, czy może nie masz czasu na modlitwę, na rozmowę z Bogiem, na rozmowę z, 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 z rodziną, z przyjaciółmi, na załatwienie tych wszystkich obowiązków, które trzeba załatwić, bo wynikają z miłości, z szacunku do drugiego człowieka? Z zobowiązań małżeńskich, rodzicielskich, pracownika, studenta, nauczyciela, ucznia, księgowej. Po prostu musimy zrobić swoje i nie odkładać na później tego, co mamy dzisiaj zrobić. Bo jak tak zrobimy, to wszystko nam się po prostu popsuje. I oskarżać będziemy o to innych, Pana Boga. Na końcu samych siebie. I to tak jeszcze bez miłosierdzia potrafimy siebie samych potraktować. Bóg jest obecny w Twoim życiu, nawet jeśli Go nie czujesz, nawet jeśli Go nie doświadczasz, to jest obecny, i dzisiaj przez Kocheleta mówi: cierpisz? To zastanów się, dlaczego cierpisz, i zbliż się do Boga, oddaj Mu swoje życie. Pozwól, żeby On zakró zakrólował w Twoim życiu, żeby On był najlepszym doradcą Twoim w rozwiązaniu tego problemu, w którym właśnie się znalazłeś, znalazłaś. Bo my często, no, nie wiem jak Wy, ale u mnie się tak często zdarza, że Pan Jezus nie jest moim Panem i Zbawicielem. Chciałbym, żeby Nim był, ale przez moje decyzje, myślenie, przez zaniedbania, przez... Odkładanie rzeczy na później, tych najważniejszych, tych, które powinienem zrobić dzisiaj. Często Jezus nie jest moim Panem i Zbawicielem. I dlatego gubię się w tym, w tym po prostu życiu, i nie mam czasu. A jak człowiek nie ma czasu, to zaczyna się lękać, bać, niecierpliwić i grzeszyć. Tutaj nie jest napisane, że jest czas na grzech. Właśnie, nie ma czasu na grzech. Nie ma czasu na odejście od Boga oddalenie się od Boga nie ma na to czasu jest na wszystko inny czas ale nie na oddalenie się od Boga Jest też czas na wyjazd do Warszawy i na studiowanie więc jak wiecie nie będzie wtedy odcinków będzie czas przerwy ode mnie ja od was od nagrywania więc ten czas już się zbliża bo już w poniedziałek mnie nie będzie w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, dopiero 3 października, jeśli dobrze wyliczyłem, będę, nagram coś i coś, mam nadzieję, mądrego powiem, ale najpierw muszę posłuchać, napełnić się y, mądrością Ducha Świętego, żeby w ogóle móc żyć, żeby móc mądrze żyć. Pamiętajcie, na grzech nie ma czasu. Jest czas na życie własnej uświęcającej, i nie odkładajmy na później tego, co mamy zrobić dzisiaj, bo jak to zrobimy, to później potrafimy się wykoleić ze wszystkim innym, no i wtedy już jesteśmy martwi. I choć mówimy, że wierzymy, to nasza wiara jest martwa, bo nie ma uczynków miłości, ale Pan Bóg jest i czeka, czekasz. Aż do Niego przyjdę i poproszę Go o mądrość. Panie, udziel mi tej mądrości, abym mógł żyć według Twojego planu, abym mógł poznać w ogóle ten plan. Tak jak to było w sytuacji Pana Jezusa. Pan Jezus doskonale wiedział, co za chwilę się stanie, bo, bo rozmawiał z Ojcem i to zawsze, nieustannie. Nie odkładał rozmowy, modlitwy na później. Modlił się w każdej sytuacji, kiedy było dobrze i kiedy było źle, a my często modlimy się tylko wtedy, kiedy jest nam źle. Zapominając o sytuacjach, kiedy jest nam dobrze, jesteśmy wyspani, jesteśmy radośni, wtedy no, często się nie modlimy tak, jak powinniśmy się modlić. Mam nadzieję, że zostałem zrozumiany. Jak Bóg da, to widzimy się właśnie 3 października w poniedziałek. Z Panem Bogiem i pozdrawiam.